Witam Was, moi drodzy, w mojej kuchni, ale dzisiaj będzie uczta. Uwielbiamy risotto, a można je robić na wiele, wiele sposobów. Już na kanale moim jest jedno risotto z kurczakiem, takie proste, łatwe i przyjemne. Dzisiaj też będzie oczywiście łatwo i przyjemnie, natomiast risotto grzybowe z grzybami polskimi, wcześniej nazbieranymi, ususzonymi. Za chwilę zobaczcie, one się już tam moczą, pięknie pachnie w naszej kuchni. No i oczywiście będzie oparte o wieprzowinę, o polędwiczkę, bardzo delikatną polędwiczkę wieprzową. Zobaczcie, to jest naprawdę, inaczej, trzeba to zrobić, bo przepyszne polskie dobre smaki w połączeniu z włoską kuchnią. Zaczynamy. Wszystkie produkty oprócz bulionu, który jest w garnku, ale to zaraz. No polędwiczka, nie wiem czy użyję całej, bo naprawdę spory kawałek, troszeczkę na pewno zjedzą moje koty. No i tutaj mamy co? Groszek zielony obowiązkowo, mrożony, pamiętajcie. Wyczułem, że jest lepszy do risotta, bardziej kruchy, fajniej to się komponuje. Tutaj mam seler naciowy kawałek. No tutaj oczywiście jest papryka jedna, druga, trzecia, kolorowe papryki do risotto idealne. Śmietanka 30 też musi być, żeby zagęścić, później wygładzić, zrobić aksamitne to risotto. Ser parmezan, twardy jak skała, będziemy go ścierać. No i ryż. Ryż do risotto to nie jest zwykły ryż, to jest ryż włoski, w tym przypadku arborio, a może jeszcze być inna odmiana włoskiego ryżu. Nie pamiętam te nazwy teraz, w zasadzie stosuję zawsze arborio, bo taki jest u nas dostępny. Ale, no nie wiem, za chwilę może sobie przypomnimy. Co? Oliwa. Też mam włoską, kupiłem na targu oliwę włoską, fantastyczna. Wina szklanka, znaczy setka wina, troszkę więcej niż może 100 ml. Białe, wytrawne wino, koniecznie do risotto. No tu są grzyby, zobaczcie jakie piękne łebki, zaraz Wam pokażę jak już pływają i tam się moczą. Tylko będzie potrzebna sól i pieprz. Nie wrzucamy tutaj curry, żadnych przypraw śródziemnomorskich. To będzie nasze fajne, doskonałe risotto z wieprzowiną. No i tu jeszcze co mamy? Właśnie bulion, który wcześniej był gotowany, a w tym bulionie namoczyłem piękne, wybrane kapelusze grzybów po to, żeby je później posiekać. One w zasadzie są już dobre do siekania, ponieważ ja zagotowałem ten bulion jeszcze, no i one się już tu sporo moczą, jakieś 15 minut, więc za chwilę będę wyjmował, żeby ostygły. No dobrze. Jakie mamy te ryże? Muszę spojrzeć. W Polsce spotykamy jeszcze baldo i carnaroli. Jeżeli źle to powiedziałem, to kogoś, kto umie dobrze po włosku, prosiłbym o poprawienie. Nie wiem, w jaki sposób, jakiś akcent dorzućcie pod spodem w komentarzu. Natomiast baldo, carnaroli, no i arborio są jeszcze inne odmiany i to są ryże wyhodowane, wyprodukowane we Włoszech, a nie w Chinach. Dlatego są inne, są pękate, nasączają się, naciągają naszych aromatów z smażenia, z oliwy, z wina właśnie i dzięki temu to jest pyszne, ale ślina cieknie, trzeba robić. Na największym palniku postawiłem rondel i zalewam odrobiną oliwy. O, to wystarczy na pewno. Niech to ona się tutaj pięknie rozejdzie. I ten rondel jest gruby, ma grube dno, fantastyczny. Będzie się mi tu dobrze smażyć mięso, bo właśnie od tego zaczynamy, więc trzeba je pokroić. Oliwy nie odstawiajcie za daleko, bo będzie na pewno zaraz potrzebna. Natomiast my zaczynamy kroić tą delikatną polędwiczkę. Mam bardzo ostry nóż i już sobie tak, zobaczcie, skrawam takie paseczki. Zobaczcie, musi być tak właśnie, o, poszatkowane. Jedne są większe, drugie są mniejsze, takie cieniutkie, w różnej postaci. Sporo tego mięsa skroimy, może nawet całe. Spójrzcie, mięso zrobiło się tutaj grubsze już w przekroju, więc biorę bardziej pod kątem, ścinam, żeby zostały mi fajne kawałki. Chyba zostawię tyle, postarczy mi do risotto. Ten kawałek przeznaczymy na jakąś na przykład grillowaną polędwiczkę. Oliwa już dostała odpowiednią porcję energii. No tak, już możemy wrzucać i delikatnie po całym dnie rozrzućcie to mięso. Nie wrzucajcie tak na raz do garnka, bo przecież my chcemy to smażyć szybko. W taki sposób, żeby nam tutaj się nie gotowało, tylko dobrze przesmażało. Chwilę smażę, ale nie mieszamy, dlatego żeby mięso złapało, zarumieniło nam się pięknie w garnku. Czekamy jakąś minutę. No i możemy już zadziałać.
Zapomniałem wam powiedzieć, że jeszcze dwie małe cebulki będą potrzebne, a to dlatego, że mamy taki sposób teraz obierania cebuli, że mrożymy cebulę w wodzie przez jakieś 10 minut, zanim się wszystko przygotuje. Łupiny są mokre, bardzo fantastycznie się wtedy obierają. Spróbujcie, przed obieraniem cebuli wrzućcie ją na 10 minut do wody, oprócz tego tak mocno nie paruje, wskutek czego nie szczypie oczy. No i sama tylko radość z tego wszystkiego, już ją obieram. Może jeszcze dokroję trochę tego mięsa. Skroiłem wszystko, ponieważ ono się i tak wykurcza. Będziemy mieć więcej. Chodzi o to, żebyście mieli niezbyt dużą polędwiczkę. Jak będzie naprawdę wielka, no to wtedy trochę mniej może. Mięso się już ładnie podsmaża. Już jest wszędzie szare, nie ma różowego. Możemy popieprzyć je solidnie. Wieprzowina lubi pieprz. No i delikatnie, ale naprawdę delikatnie, posolić. Delikatnie solimy, dlaczego? Bo w bulionie jest sól i nie wiemy, czy nie będzie zbyt słone całe danie. Polędwiczka już naprawdę się nieźle podsmażyła. Ja przekrajam tego pora na pół. I uwaga, na palce szatkujemy na małe części. Co ja powiedziałem, pora? Nie, to nie jest por, to jest seler. Seler naciowy. I do miseczki. W kociołku zrobiła się cisza. Już się wszystko rumieni, więc najwyższa pora wyjmować. Oczywiście całe risotto przygotowujemy w jednym garnku. Po to, żeby nie tracić smaku. Przecież nie będziemy na patelni smażyć mięsa, a później przerzucać. Byłoby to marnotrawstwo fantastycznego dania. Znowu dolewamy oliwy. Już mogę wrzucać seler i dalsze poszczególne kroić składniki i smażyć, żeby to zbyt długo wszystko nie trwało. Już kończę kroić paprykę. Tak. I zabieram się za cebulę, którą oczywiście kroimy w niezbyt małą kostkę. W taki sposób będzie w porządku. Ona się tam nam pięknie rozleci w rondlu i będzie smacznie. Spójrzcie, tak to wygląda. Kolorowo, uroczo i bardzo, bardzo obficie. I znowu delikatnie możemy opruszyć pieprzem, jeszcze delikatniej solą. Później warzywa mogą już nie mieć czasu na to, żeby przejść tymi przyprawami. Dlatego robimy to troszkę teraz. Mam tu odrobinę tego wywaru, bulionu z wywarem grzybowym. Muszę spróbować, jaki on jest słony, żeby później wiedzieć, co dalej zrobić. No, nie jest zbyt słony. Na tą ilość ryżu będziemy musieli dosolić jeszcze risotto, bo to nie może być mgłe, pamiętajcie. Jest fajny, bardzo smaczny bulion plus smak grzybów leśnych. Pamiętajcie, aby przed sypaniem groszku, który już mam naszykowany, dobrze, naprawdę dobrze rozgrzać rondel. Już możemy go tu posypywać. Ta różnica temperatur nie może spowodować, żeby nam przestało się smażyć. Więc full gaz i ostra jazda. Zobaczcie, to jest fantastyczne. Teraz ten groszek trzeba dosyć często zamieszać, co jakieś pół minuty, nie, nawet częściej, 15-20 sekund. Zauważyliście zapewne, że nie dodałem w ogóle grzybów, one tam stygną sobie, pewnie już są zimne, ale chodzi o to, że będziemy dodawać je dopiero do risotto na końcu, nie będziemy grzybów smażyć, bo chcemy mieć taką namiastkę grzyba świeżego, więc dodamy na końcu, tak jak powiedziałem. Groszek już złapał, rozgrzał się, usmażył, więc tak jak wcześniej mięso, musimy wyjąć tą warstwę warzyw. Mogę do mięsa z powrotem wrzucić. Znaczy z powrotem. No, przecież te warzywa nigdy nie były w mięsie. Po prostu na tą samą miskę. Zalewamy teraz sporą porcją oliwy. Jak nam się już fajnie rozgrzała, wsypujemy ryż arborio. I mieszam tak, żeby ryż cały w oliwie się zamoczył. I tak na sporym ogniu ten ryż chwilę smażymy w samej oliwie.
może jakąś minutę, może półtorej, często mieszając. Minęła minuta, może nawet więcej. Teraz się zacznie, uwaga, na tą gorącą patelnię wlewam wino i natychmiast wszystko mieszam, żeby alkohol mi cały nie odparował. Możemy też przykryć, ale pachnie. Cała rzecz polega na tym, żeby to wino weszło nam, czyli ryżma wciągnąć, wessać to wino do środka. Dzięki temu zachowamy jego fantastyczny smak. I uważajcie na pokrywkę, bo na niej może zebrać się odrobina mocniejszego alkoholu. Spójrzmy. Oho, trzeba szybko mieszać, bo całe wino już zostało pochłonięte. Trochę odparowało. No to możemy troszkę zmniejszyć ogień, nie za dużo, moi drodzy. I tutaj obok mam oczywiście ten bulion grzybowy. Łyżkami, może dwiema na początek, będziemy zalewać ryż, mieszać. O. Już na mniejszym ogniu trochę, żeby nie było takiego wielkiego wrzenia. Już to się gotuje, ale delikatnie. I zakrywać. Czekamy, aż pochłonie ten ryż, bulion grzybowy, nasączy się tym smakiem. Najpierw była oliwa, później wino, teraz ten bulion, fantastycznie. No i jak się zrobi gęsto, dolewamy znowu łyżkę, dwie bulionu i ta sama operacja. I na takim mniejszym ogniu, tak gdzieś mniej więcej to potrwa ze 20 minut, aż cały bulion wyeksploatujemy na nasz ryż. Może się zdarzyć, że jak spróbujecie i w środku będzie takie ziarenko mączne jeszcze, to może się zdarzyć, że wam braknie bulionu. To wszystko zależy od trybu gotowania, parowania i tak dalej. Więc w tym momencie dolewajcie już wody, zwykłej, kranowej nawet wody, albo jakiejś jeszcze lepiej przegotowanej, ciepłej, żeby szybciej nam to się dogotowywało. No to tak będziemy robić, za chwilę wam pokażę, w którym momencie wlewamy następną porcję. No patrzę, no tak, już cały bulion został pochłonięty faktycznie, zobaczcie, już nie ma, więc dolewamy, ale nie jest suche, to jest bardzo ważne. Ryż się powoli będzie rozklejał. Dolewamy następne dwie łyżki. Troszeczkę za wolno się gotuje, widzicie? Powinno jednak troszeczkę syczeć, więc podkręćmy płomień. Bulion jest jeszcze gorący, więc wszystko się będzie fajnie zagotowywać. Gdyby był zimny, byłoby gorzej, więc na większym ogniu. Ale proponuję wam, tak jak i bulion, tak i później ewentualnie, gdybyście mieli dolewać wody, podgrzać ją tak do 70-80 stopni i dolewamy, gotujemy. No, aż skończy nam się bulion, a później będę wam pokazywał, co dalej. To już w zasadzie jest końcówka. Pozostało nam naprawdę tak jeszcze dwie rzeczy, czyli jedna to jest zetrzeć parmezan. Może być na tej malutkiej jarzynowej tarce. Będziemy go używać tak do samego risotto na naszym rondlu, jeszcze na patelni, jak i oczywiście można sobie, a nawet zalecane jest, żeby później posypać sobie tym parmezanem po wierzchu. Spójrzcie, tyle powinno wystarczyć do samego risotta, więc dotrę jeszcze, żeby można było po wierzchu trochę sobie złapać więcej smaku parującego parmezanu prosto z talerza. O, zaparowało. Ja przed chwilą tu dolewałem, no może nie przed chwilą, jakieś 3 minuty temu. No i już znowu ryż wciągnął bulion. Mógłbym jeszcze poczekać chwilę, ale jak już mam otwarte, to dolejemy tu półtorej łyżki. Niech sobie działa, niech się gotuje. Na razie jeszcze nie wrze, ale za chwilę, o, już zaczyna. Więc przykrywamy i czekamy. Nam pozostało tylko jeszcze posiekać grzyby, które są już zupełnie zimne, na takie większe troszkę kwadraciki. Mamy risotto z grzybami, niech je będzie widać. I grzyby mogą wywędrować już też do naszych smażonych warzyw i mięsa, dlatego że tego już smażyć nie będziemy, to po prostu pójdzie już do ryżu. A jak myślicie, kiedy będzie tak, że te ziarenka już będą dobre? Ja mogę wam podpowiedzieć, że jeżeli będą się tutaj już, o, tak przeszklały całe, już będą szkliste w środku, nie tylko same koniuszki, to znaczy, że wciągną mocno, oczywiście podwoją mniej więcej swoją objętość w całym garnku, no i wtedy właśnie będą już naprawdę dobre, ale trzeba przede wszystkim spróbować i tak zrobimy. Moi drodzy, właśnie w tej chwili kończy mi się bulion, więc wlewam go tutaj w całości.
O, taka odrobinka. No i za chwilę do tego garnka naleję sobie wody. Bo już tutaj się wygotowało, w zasadzie nie wygotowało. Już w zasadzie ryż wciągnął cały bulion. I teraz będziemy już go troszkę tu zalewać wodą, tak żeby ryż nam doszedł i żeby zrobił się miękki, który nie może, jeszcze raz przypominam, czuć mąką twardym ziarnem w środku. Jeżeli ktoś nie wie, jak czuć mąką twardym ziarnem w środku, to po prostu weźcie sobie taki suchy ryż, spróbujcie go namoczyć chwilę i spróbujcie, jak smakuje. Zobaczmy, tu już chyba końcówka. Oho, ziarna się zrobiły już, zobaczcie, całe się zrobiły takie żółte już, bardziej szkliste, tak jak mówiłem, dam zbliżenie. Widzicie, one są już takie napęczniałe. Podwoiło na pewno swoją objętość. Najwyższy czas, żeby spróbować. No i mam tutaj ziarenka. Już jest dobre, takie mocno al dente, ale ono jeszcze dojdzie sobie, więc, ale pyszne. Ale mam słone troszkę. Posolę i już wrzucamy warzywa. Kilka ruchów solniczką. Dobra, zamieszać. Trochę podkręcę płomień. Zobaczcie, dobre, gęste. Fantastyczne, akurat takie jak chcemy. Warzywa. Podkręcam gaz, dlatego że warzywa już ustygły. Więc wszystko musi się jeszcze chwilę razem pogotować. Przejść smakami. Ślina mi cieknie przeokrutnie. Zobaczcie, ono jest gęste w tej chwili, ale tak właśnie ma to wyglądać, dlatego że za chwilę dodamy śmietany przecież. Więc wszystko jest na dobrej drodze. Niech sobie chwilę posiedzi tutaj z pół minuty. No co tutaj słychać? O, już gęstnieje jeszcze bardziej. Więc w tym momencie wlewamy naszą rzadką śmietanę 30. No i mieszamy, żeby śmietana wszędzie dotarła, żeby smaki się połączyły. Chwileczkę tylko pogotuję jeszcze, trochę zmniejszę gaz, żeby się nic nie przypaliło. Zamkniemy, niech sobie tutaj pobombluje. Zobaczmy, jak to wygląda. O, widzicie, gotuje się tutaj, bąbelki lecą. Dobra, jeszcze niech tak sobie posiedzi, dosłownie pół minuty to wszystko. Moi drodzy, przez to wieczne włączanie i wyłączanie kamery zepsułem pewne ujęcie, więc wam wytłumaczę. Tutaj już zobaczcie, mam tylko odrobinę sera, ponieważ cały ser dodałem później po tej śmietanie, dodałem później już po około pół minuty, minuta minęła, wsypałem tam, zamieszałem. Pokażę wam teraz, jak to risotto wygląda. Zobaczcie, ono już jest cudowne, ślinka mi niesamowicie cieknie. Jest kleiste, od sera między innymi. Jest przepiękne, możemy za chwilę podawać, ale jedna ważna zasada, musicie poczekać tak z 5 minut do 10 nawet, jak jest duży rondel, żeby ono odpoczęło, przestygło trochę, bo podawanie takiego wrzątku nie podkreśli w żaden sposób smaku tego risotto. Właśnie przestygnięte takie 70 stopni, jak ktoś jeszcze sobie lekko podmucha na widelcu czy na łyżce, to wtedy jest najlepsze, najsmaczniejsze, więc czekamy chwilę. Spójrzcie na ten cudowny talerz, jest czerwono, jest pomarańczowo, jest zielono, no i mały jeszcze akcent na środek, bazylia świeża, cudowna rzecz, idziemy na stół. Zrobiliście razem ze mną doskonałe następne danie, danie obiadowe, jednogarnkowe, fajnie to się robi, szybko, no i doskonale smakuje. Spróbujcie, ci, którzy nie robili, a ci, którzy właśnie zrobili, już są zachwyceni, na pewno ręczę za to. Oglądajcie mój kanał, tam jest masę przepisów obiadowych, masę też jest surówek i sałatek, szukajcie ich, właśnie imprezowe rzeczy, na słodko, na ostro, wytrawnie, do obiadu. Mój kanał, Ściola gotuje, tak ma być. Cześć!